Cześć, witam was serdecznie w moim, na moim kanale. Słuchajcie, taki krótki odcineczek, który chciałem, który chciałem wam powiedzieć, takie odcinki będą częściej. Na pewno, bo da uważam, że to jest bardzo fajny temat. Chodzi o gry, które które są będzie po części, będzie po części tak, że będą gry troszkę mniej znane w zasadzie, chociaż Kiedyś były mniej znane, teraz troszkę bardziej, ze względu na też niektórych youtuberów. Ja też chcę się do tego właśnie dołączyć, tam pewną cegiełkę do tego dołożyć. I będą gry, które w zasadzie sporo osób ograło. Ja jeszcze nie ograłem, ale jak już ograłem dzisiaj dopiero, bo są to gry na PlayStation 3. Są to trzy gierki. Jest to jakuza 4, Alon i the Dark i Red Dead Redemption. Jedyneczka oczywiście, dwójeczki jeszcze nie mam w posiadaniu. Podejrzewam, że na pewno będę miał. O co chodzi? Chciałbym polecić te gry. Dlatego, że na przykład Jakuza, nie wiem, czy ktoś zna z was Jakuze, ale Jakuza okazała się tak dobrą grą dla mnie, że na pewno kupię wszystkie części i na pewno wszystkie ogram. Nie będę wam opowiadał dlaczego. Ale jeżeli już mam kilka osób tutaj na kanale, które mają jakieś zaufanie do mnie, jeśli chodzi o właśnie gaming. To na pewno, na pewno spróbują to ograć. Nie chodzi, nie chodzi mi o to, żeby dotrzeć do, do milionów ludzi. Tam. Nie, nie, nie. Słuchajcie, to jest moje subiektywne, moja subiektywna ocena, ale naprawdę, grając na przykład w Yakuza, jest tam klimat. Bardzo mało jest gier takich, które posiadają już od samego początku pewien, pewnego rodzaju klimat. Oczywiście to jest gra po angielsku, tutaj trzeba sobie jakoś poradzić z angielszczyzną. Ale nie na tyle. Nie ma jakiegoś specjalistycznego języka, który, który mógłby wprowadzić w błąd całość, aby nie zrozumieć jakiejś tam, jakiejś tam konkretnie długiej frazy. Bardzo dobra gra, bardzo gorąco serdecznie polecam, dlatego że mówię ze względu na ten klimat, który występuje w tej grze, cała, cała ta mafia, cała, cała ta otoczka w tym, co tam się, co tam się ogólnie dzieje, z tymi, z tymi właśnie wszystkimi naszymi bohaterami. Bardzo fajna sprawa. Kolejną grą, taką, jaką tu mamy, jest Alone in, the, Alone in the Dark. To jest akurat inferno. Gra dzisiaj powoli dosyć droga się zrobiła. Ktoś kiedyś powiedział z youtuberów nie do końca prawdę, że, 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 że ktoś tutaj po prostu za mało ich wypuścił. Nie, była taka sytuacja, że pewien youtuber po prostu wypu amerykański wypuścił famę. Czy to brytyjski? Kurczę. Teraz gupiałem. Zgupiałem w każdym, w każdym razie, albo w Wielkiej Brytanii, albo, albo w, w Ameryce pe, pe, pewien youtuber, który jest bardzo znany, powiedział właśnie też, tak, jak ja teraz na przykład prowadzę do, 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 jakoś, tak, jakieś tam do to swoje, swoje, to on prowadził vloga, tak jak ja teraz właśnie też, i stwierdził, że ta gra będzie słabo dostępna i żeby, żeby się zaopatrzyć, dopóki ona jest. I słuchajcie, ona znikła. Jej po prostu nie było przez jakiś czas, w ogóle na internecie. Teraz już gdzieś tam można znaleźć, ale jej przez jakiś czas nie było, stąd tak, stąd tak zdrożała. Skąd to wiem, a wiem to z pewnej, z pewnej grupy, też, też obcojęzycznej, gdzie, gdzie właśnie pisano o tym i to dosyć te osoby takie, które raczej są wiarygodne. I też uważam, że to mogą mieć, mieć to jakiś, nie jakiś, tylko ogromny wpływ na to. No i właśnie, słuchajcie, Red Dead Redemption. Dlaczego polecam tą grę? Polecam tą grę po prostu dlatego, że gier tego typu jest mało. Jeżeli ktoś, znaczy mało, dobrych gier tego typu jest mało, jeżeli ktoś lubi dziki zachód, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś lubi ogólnie gry od Rockstara, bo one są dosyć. Tak naprawdę od, od Rockstara gry są dosyć specyficzne, są na pewno pewnego rodzaju oryginalne, do bez dwóch zdań. Ale gra na Dzikim Zachodzie i to jest na PlayStation 3, jak sobie odpalicie, zobaczycie grafikę i to wszystko. No, kurczę, słuchajcie, to jest gra jak z, z kolejnej generacji, no może z początku kolejnej generacji, czyli z czwórki. No, no, gra jest super, super, naprawdę fabuła jeszcze. No, 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 gra jest o, o, bardzo długa. Przyszedłem, oh, przyszedłem, ale długo, długo, długo. Czy chciałem więcej? Tak, chciałem więcej. Dlatego właśnie, dlatego właśnie chciałbym kupić sobie niebawem Red Dead Redemption 2. <laughs> Chociaż wiem, że tam jest gra na 150 godzin, a jak znając mnie to pewnie sobie jeszcze jakoś sztucznie, sztucznie sobie wydłużę tą grę, bo lubię sobie pohasać faktycznie. No, nie. Czy niektórzy twierdzą, że jest monotonna? no Może jest monotonna, no dobra, ale bardzo dobra, bardzo dobra to jest fabuła. Zupełnie inaczej się gra jak w inne gry i dlatego warto, uważam, że bardzo warto w nią zagrać. To jest taki tak krótki, krótki przegląd gier, które ostatnio właśnie przeszedłem i uzbierało się trzy, będziemy się umawiać w ten sposób, że jak przejdę trzy gry, to będę, będę je albo polecał, albo nie. Póki co wybieram gry te które. Bo z, z uwagi na brak czasu, jeżeli coś, coś, coś będzie takiego, że nie, nie, będę miał więcej czasu niepotrzebnego, w co wątpię, to może wybiorę coś bardziej z takich krapów, jak to się mówi, tak. Ale te gry trzy spokojnie polecam. Najlepszą z tych osłon, którą, którą yy, nazwę najlepszą z tych trzech gier. jakuza. Yakuza jeśli chodzi o klimat. Klimat bardzo dobry jest też w Red Dead Redemption. No i oczywiście tutaj mamy Alone in the Dark. To, jest, to już jest seria dosyć, dosyć długa. Można powiedzieć, ale no jednak, jednak na pierwszym miejscu stawiam Jakuzę, Drugie miejsce Red Dead Redemption Alon i the Dark za, to, za tą taką przygodę, która tutaj. No, jednak no, świeci dosyć, dosyć jasnym światem, jest, jest dobra, jest dobra. To tyle słuchajcie. Bawcie się dobrze, grajcie, ogrywajcie i cały czas polecam. Cały czas polecam, już kiedyś polecam chyba ze dwa razy na kanale. Jeszcze raz polecam, nagrywajcie siebie w ten sposób, to jest fajna sprawa. Dziękuję wam za wszystko, do zobaczenia. Cześć!